Minus 10 do startu. 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Roger, roll, Discovery. Mission Control Houston now controlling the flight of Discovery. AFS Dialogue presents a presentation by Jack Kasher. Dr. Kasher is a physicist. Dr. Kasher z Uniwersytetu Stanu Nebraska w Omaha zajmuje się obecnie analizą nagrania wideo, które przedstawia nieznane obiekty sfilmowane podczas lotu numer STS-48 promu kosmicznego Discovery. Widoczne na nim jasne punkty naukowcy z NASA uznali za drobiny lodu. To, co mam panu do powiedzenia, jest rezultatem moich analiz jako fizyka i naukowca, którego zadaniem jest zbieranie danych i wyciąganie z nich wniosków. Podstawą moich badań było założenie, że są to cząsteczki lodu i przez cały czas starałem się to udowodnić. Wykonane przeze mnie analizy wykazały jednak, że ten pogląd jest absolutnie nie do przyjęcia. Po odrzuceniu tego założenia nie ma już dużego wyboru. Z całą pewnością nie mogły to być meteory, ponieważ one nie zmieniają kierunku i nie skaczą w przestrzeni. Nie mogły to być także satelity, ponieważ one również nie zmieniają kierunku. Poza tymi dwiema nie ma już żadnych innych możliwości. Te obiekty momentami znajdują się wyraźnie powyżej poświaty, czyli w przestrzeni kosmicznej, i posiadają zdolność manewrowania, a to oznacza, że są to pojazdy kosmiczne. Nie widzę innych możliwości. To po prostu jakieś pojazdy kosmiczne. Rozmawiam z doktorem Jackiem Kasherem, wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Stanu Nebraska w Omaha. Od jak dawna prowadzi pan badania dotyczące zjawiska UFO? Po raz pierwszy zainteresowałem się tym zagadnieniem w latach 70. Poproszono mnie wówczas, abym został konsultantem oddziału MUFON-u w Nebrasce, na co się zgodziłem. Latami wydzwaniali do mnie ludzie, którzy widzieli UFO. Stałem się tak popularny, że zarówno Policja Stanowa, jak i Baza Sił Powietrznych Alfred kierowała do mnie ludzi w tej sprawie. Tak więc zajmowałem się tym już od dłuższego czasu, zaś począwszy od roku 1987, moje zaangażowanie wzrosło jeszcze bardziej. Przeżyłem wówczas jakby powtórne narodziny. Zacząłem czytać wszystko, co wpadło mi w ręce i jeszcze bardziej zaangażowałem się w pracę w MUFON-ie. Zacząłem jeździć na konferencje, spotykać się z ludźmi, a także prowadzić badania. W rezultacie zacząłem gromadzić informacje i wygłaszać prelekcje o UFO, zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Jeśli chodzi o pański zawód, wykształcenie, jest pan fizykiem, prawda? Mam doktorat z fizyki, który uzyskałem w Boston College. Zajmowałem się cząsteczkami relatywistycznymi i ładunkami elektrycznymi. W latach 1975-1992 pracowałem w Państwowym Laboratorium Lawrence'a Livermore'a. Pracowałem w nim w lecie. Przez pozostałą część roku zaś, kiedy prowadziłem tutaj wykłady, pełniłem w nim rolę konsultanta. Zajmowałem się głównie teorią elektromagnetyzmu oraz kilkoma innymi zagadnieniami. Pracowałem w ramach programu obronnego zwanego Gwiezdnymi Wojnami nad laserem mikrofalowym oraz skutkami przechodzenia jego promienia przez atmosferę. Byłem na pewien czas wyłączony z życia cywilnego i pewne informacje związane z moją pracą zostały utajnione, w związku z czym nie mogę rozprawiać na ten temat. Były jednak i takie, które udostępniono opinii publicznej. Kiedy stwierdziłem, że program Gwiezdnych Wojen traci poparcie, zacząłem rozglądać się za nową pracą i ostatecznie w roku 1991 wylądowałem w NASA, gdzie do chwili obecnej prowadzę dla niej badania. I mam nadzieję, że ta współpraca szybko się nie skończy. To znakomity zespół i ma bardzo ciekawe zadania dotyczące badań powierzchni Słońca. Czego dotyczą te badania? Prowadzimy badania z supergranul, które pojawiają się ni stąd, ni zowąd na jego powierzchni i równie nagle znikają, przesuwając się po niej. Zrozumienie rządzących nimi praw może być bardzo ważne, ponieważ podejrzewamy, że mają one związek z występowaniem plam na Słońcu oraz jego rozbłyskami, które mają duży wpływ na łączność radiową na Ziemi. Tak więc może się to okazać bardzo istotnym zagadnieniem. Dokonał pan analizy filmu wykonanego przez NASA podczas lotu numer STS-48. Czy chodzi tu o 48. wyprawę? Nie jestem całkowicie pewny. Być może to rzeczywiście 48. wyprawa. Jestem trochę zdezorientowany i nie wiem tego na pewno. Być może to jedna z tych, podczas której coś poszło nie tak lub coś w tym rodzaju.
Chodzi o nagranie wideo, na którym widoczne są cząsteczki lodu wyglądające jak grat. Wolę je nazywać nietypowymi obiektami. Czy mógłby pan wyjaśnić, w jaki sposób trafiło ono do publicznego obiegu? W jaki sposób zdobyliśmy to nagranie? No więc sprawa wygląda w ten sposób, że Don Ratch, który zajmuje się badaniem zjawiska UFO w Marylandzie i jest związany z Dundee Community College, realizuje tam jakiś program i w jego ramach zarejestrował przebieg lotu wahadłowca Discovery, a właściwie obszerne jego fragmenty. Nagrania dokonał bezpośrednio z kanału państwowej telewizji kablowej przydzielonego NASA, który odbierany jest w wielu stanach. Nagrał to, ponieważ jest to własność publiczna, tak więc nie ma w tym niczego tajemniczego. Szło na tym kanale, więc to nagrał. Kiedy się zorientował, z czym ma do czynienia, skontaktował się, o ile się nie mylę, z Vincentem Di Pietro, który jest inżynierem zatrudnionym w Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda. Vincent wydobył kopię tego nagrania z archiwum NASA i resztę już pan zna, całą tę wrzawę, jaka z tego wynikła. Było to, jak sobie dobrze przypominam, pod koniec października, w każdym bądź razie w październiku 91 roku. Wkrótce potem i my, Harry Jordan i ja, otrzymaliśmy kopię tej taśmy. Przeanalizowaliśmy ją i siedzieliśmy cicho, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami jedynie z kilkoma ludźmi. Wiosną następnego roku całą tę sprawę omówił Don Ecker z magazynu UFO w programie telewizyjnym Hard Copy. Potem polemizował na jej temat z Jamesem Obergiem w programie Larry'ego Kinga. Następnie we wrześniu Harry Jordan, James Oberg, David Froning, ja i, jak mi się wydaje, jeszcze jeden fizyk, dyskutowaliśmy o tym nagraniu w programie Sightings. David Froning, I think, another physicist, were on the sighting show and we discussed it there. Mm-hmm. Are they intelligent? Czy to są obiekty kierowane przez inteligentne istoty? To, co mam panu do powiedzenia, jest rezultatem moich analiz jako fizyka i naukowca, którego zadaniem jest zbieranie danych i wyciąganie z nich wniosków. Podstawą moich badań było założenie, że są to cząsteczki lodu i przez cały czas starałem się to udowodnić. Wykonane przeze mnie analizy wykazały natomiast, że ten pogląd jest absolutnie nie do przyjęcia. Mam cztery niezależne dowody, jeśli o mnie chodzi, absolutnie przekonywające, wskazujące, że te obiekty nie są drobinkami lodu. Uważam w związku z tym, że nie da się obronić tej tezy, kiedy człowiek zabierze się do jej zbadania i dokona w pełni naukowej analizy, z wyliczeniem włącznie. Można oczywiście mówić ogólnikami i twierdzić na podstawie ich wyglądu, że to mogą być cząsteczki lodu, że już kiedyś w przeszłości miano z nimi do czynienia i tak dalej. Ale kiedy postawi się już pierwsze cyfry, nie da się tak dalej mówić. Gdybym był naukowcem NASA i dano mi to do zbadania, udowodnienia, że te obiekty są cząsteczkami lodu, musiałbym pójść do przełożonych i powiedzieć im, że nie da się tego zrobić, że nie udało mi się. Nie potrafię tego zrobić. Co więcej, posiadane przeze mnie dowody wskazują, że to nie mogą być cząsteczki lodu. Jeśli te obiekty nie są cząsteczkami lodu, to czym mogą być? Nie ma tu zbyt wielu alternatyw. Ktoś bąknął, że to maleńkie plamki. Zdaje się, że to był Bob Lazar, który jest również fizykiem. Zasugerował, że to drobniutkie pyłki krążące wokół obiektywu kamery. To nonsens, ponieważ kamera była zogniskowana na nieskończoność, co oznacza, że gdyby to były pyłki, nie mogłyby być widoczne. To łatwo zresztą stwierdzić, ponieważ pod koniec kamera kieruje obiektyw w dół i pokazuje boczną część luku towarowego i widać wyraźnie, że jest on niewłaściwie zogniskowany. Po chwili następuje dostrojenie ostrości i kamera zwraca się ku przodowi. Była więc zogniskowana na nieskończoność i żadne drobne cząstki krążące wokół obiektywu nie wchodzą w rachubę, w tym również cząsteczki lodu. Po odrzuceniu tego założenia nie ma już dużego wyboru. Z całą pewnością nie mogły to być meteory, ponieważ one nie zmieniają kierunku i nie skaczą w przestrzeni. Nie mogły to być także satelity, ponieważ one również nie zmieniają kierunku. Poza tymi dwiema nie ma już żadnych innych możliwości. Te obiekty momentami znajdują się wyraźnie powyżej poświaty, czyli w przestrzeni kosmicznej i posiadają zdolność manewrowania, a to oznacza, że są to pojazdy kosmiczne. Nie widzę innych możliwości, to po prostu jakieś pojazdy kosmiczne. Czy to znaczy, że znajdując się w przestrzeni kosmicznej nie podlegałyby one wpływom prądów powietrznych bądź gazów odrzutowych rakiet? Cząsteczki lodu mogłyby podlegać wpływowi, wie pan, będąc blisko promu i znajdując się w otaczającej go próżni. Zostałyby w chwili odpalenia silników odrzucone przez wylatujące z ich dyszy gazy. Taki scenariusz sugeruje czterech naukowców NASA.
Takie tłumaczenie ma cechy prawdopodobieństwa, jeśli znajdzie poparcie w przeprowadzonej pod tym kątem analizie. Gdyby były daleko od promu i poza atmosferą, wówczas nie mogłyby manewrować. Jedynym wyjaśnieniem jest pojazd kosmiczny sterowany przez kogoś od wewnątrz lub zdalnie. Nie potrafię powiedzieć, co to, ale ponieważ już wiadomo, że nie są to cząsteczki lodu, to nie ma już zbyt wielu możliwości do wyboru. To musiały być statki kosmiczne. Chciałbym teraz zapytać pana o następującą rzecz. Siedzimy sobie właśnie w gabinecie jednego z wydziałów Uniwersytetu w Omaha. Z tyłu za panem znajdują się półki wypełnione książkami poświęconymi zjawisku UFO. Czy może pan wyjaśnić, do jakiego stopnia informacje zawarte w tych książkach odpowiadają temu, co pan wie na temat UFO? Tak, to wszystko jest nieco zagmatwane, ale ogólnie przekonywające. Naprawdę. Mam poparcie szefa mojego wydziału, który kilka lat temu pomógł mi tak ułożyć mój program zajęć, abym mógł pojechać do Frankfurtu w Niemczech na konferencję poświęconą zjawisku UFO. Oczywiście nie pokrył żadnych kosztów z tym związanych, ponieważ uważał, że nie bardzo ma do tego prawo. Ostatecznie nie było to najważniejsze. Niektórzy z moich kolegów często zaglądają mi przez ramię, zastanawiając się, co się dzieje, i nieraz żartują sobie ze mnie. Oczywiście bez złośliwości. Zjawisko UFO jest elementem kursów, które prowadzę. Ma więc ono w społeczeństwie naukowy status. Prowadzę je wspólnie z doktorem Stowerem, który zajmuje się filozoficznym i religijnym aspektem zjawisk paranormalnych. 5 tygodni w semestrze poświęcamy zagadnieniu UFO. Czy zajmujecie się panowie również aspektem historycznym zjawiska UFO? Przedstawiamy je w kontekście historycznym, a także omawiamy szczegółowo pojedyncze przypadki. Chodzi nam bowiem o ukazanie słuchaczom jego całościowego obrazu. Jeśli chodzi o mnie, uważam, że dowody na odwiedziny obcych istot tutaj są przytłaczające. Nie sposób po 5 tygodniach oglądania tego materiału mieć inne zdanie. Sądzę, że jako fizyka muszą pana z pewnością interesować systemy napędowe tych pojazdów. Tak, interesują. Widzę tam za panem książkę na temat grawitacji. Czy uważa pan, że ich napęd wykorzystuje antygrawitację? Myślę, że jest uzasadnione. Niekoniecznie elektromagnetyczne. Znowu snujemy przypuszczenia. Tak naprawdę nie wiadomo. Chyba najlepsze byłoby urządzenie antygrawitacyjne. Zdaje mi się, że mówił o tym Bob Lazar i większość tego, co mówił, trzyma się kupy. Twierdzi on, że na pokładzie znajduje się generator silnych fal grawitacyjnych i pierwiastek 115, który służy do ich wytwarzania. Generator ten zwija przestrzeń do tego stopnia, że można przeskoczyć z jednego miejsca w drugie bez potrzeby przemierzania odległości liczących dziesiątki lub tysiące lat świetlnych. Czy sposób, w jaki on to wyjaśnia, rzeczywiście odzwierciedla istotę rzeczy? To wykracza daleko poza nasze nawet najśmielsze marzenia i z naukowego punktu widzenia jest realne. Ma sens. Zatem jest pan związany z MUFON-em. Jestem dyrektorem nebraskiego oddziału MUFON-u. Każdy stan ma swojego dyrektora i ja jestem dyrektorem na Nebraskę. MUFON jest naprawdę dobrą organizacją. Ma ponad 4300 członków na całym świecie, wśród których jest z grubsza licząc około 200 ludzi z doktoratami i tyluż magistrów. Ludzie ci pełnią rolę konsultantów w różnych dziedzinach. Są to poważni ludzie zainteresowani opracowywaniem prawdziwych ekspertyz, a nie siedzeniem w wygodnych fotelach i snuciem wydumanych teorii. Zatem twierdzi pan, że środowisko naukowe bardzo interesuje się tym zagadnieniem? Tak, jest wśród nas dr Dave Jacobs, dr John Mack i wielu innych, którzy zajmują się tym zagadnieniem zarówno od strony teoretycznej, jak i zawodowej. Dr Pritchard, który wykłada fizykę w Instytucie Technologii Stanu Massachusetts, zorganizował nawet na ten temat konferencję ubiegłego lata. Tak więc zjawiskiem tym zajmuje się wielu powszechnie znanych naukowców. Uważam, że to bardzo dobrze, ponieważ coś się dzieje i powinniśmy wiedzieć co. Znaczącą pomoc okazuje nam Bob Bigelow, wspierając Fundację Ropera. Włącza się też w inne sprawy. Pomaga w organizacji konferencji triady na terenie całego kraju. Jak już panu wcześniej mówiłem, 17 czerwca przemawiałem na pierwszej konferencji triady w Seattle i planowane są dalsze.
Seattle on July 17th at the first Triad Conference, and there will be more of those. What is Triad? Co to jest Triada? Triada jest organizacją, nie jestem pewien, skąd wzięła się ta nazwa. Jej celem jest wysyłanie prelegentów do różnych części kraju, a nawet za granicę, aby opowiadali o swoich badaniach związanych z UFO, a także zjawiskach paranormalnych, aby uświadamiać ludzi i informować ich o tym, co się dzieje. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Nebrasce. Czy może pan powiedzieć, jakiego rodzaju otrzymuje pan doniesienia, jak widacznia się tu aktywność UFO? No, dzień jak co dzień. Lato było nieco spokojne, tegoroczne lato. Niemniej dzwoniło do mnie trochę osób, którzy widzieli spotki, światła i inne tego typu rzeczy. Czasami sam prowadzę badanie, a czasami zlecam je komuś innemu. Cały czas tu i tam coś się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o wzięcia. Ich ilość rośnie, że tak powiem, w przerażającym tempie. Mamy w Omaha grupę wsparcia ofiar wzięć, która liczy już 54 członków i stale rośnie. Ludzie ci spotykają się co miesiąc i wzajemnie wspierają. Potrzebujemy wielu zawodowych terapeutów do udzielania im psychicznej pomocy, do tego, co robi dr Mack. Wielokrotnie proszono mnie, abym przyszedł na ich spotkanie i jakoś im pomógł, poprowadził rozmowę, ale niestety nie jestem ani lekarzem, ani psychologiem bądź psychiatrą. Istnieje pilna potrzeba umożliwienia tym ludziom zrobienia kroku naprzód. To bardzo ponury problem i sam nie zniknie. Tak, wydaje mi się, że właśnie to, że staje się ono masowe, sprawia, że ludzie zaczynają akceptować realność zjawiska UFO. Na konferencji Triady w Seattle ktoś zapytał Johna Carpentera o raport Ropera. Czy zgadza się z tym, że już ponad milion ludzi w USA zostało wziętych? Carpenter odrzekł, że w samym rejonie Seattle są tysiące takich osób, w związku z czym niewykluczone, że w całym kraju jest ich ponad milion. To bardzo niepokojąca liczba. Kiedy wygłaszam prelekcje na temat UFO, a daję ich około 25 rocznie, muszę bardzo uważać, żeby nie podawać tych danych za wcześnie. Prawdziwa liczba oscyluje w granicach 5 milionów, gdyż jest to tak niesamowite, że łatwo utracić wiarygodność wśród słuchaczy, zwłaszcza, że ludzie w ogóle nie chcą słuchać, kiedy mówi się o UFO. Trzeba to jednak ujawniać, nawet jeśli jest aż tak nieprawdopodobne. Może przeszlibyśmy teraz do szczególnego tematu pańskich zainteresowań. No dobrze. Ostatnio pracuję nad tym lotem wahadłowca i taśmą, o której mowa. Wprawdzie mówiliśmy już trochę o okolicznościach, w jakich ta sprawa wypłynęła na światło dzienne i jak kopia tej taśmy trafiła do mnie. Niemniej pozwolę sobie jeszcze co nieco do tego dodać, gdyż może to w moim odczuciu pomóc to wszystko zrozumieć. Jak już mówiłem, uczestniczyłem w programie telewizyjnym dotyczącym tej obserwacji. Zaraz po nim zaczęli dzwonić do mnie z całego kraju ludzie w różnych sprawach. Jednym z nich był Michael Mackerheit, fizyk laserowy, kierujący laboratorium laserowym w Szpitalu Świętej Marii w Milwaukee. Zadzwonił do mnie, aby skontaktować mnie z profesorem Darylem Seeley, wykładowcą fizyki i chemii na Politechnice w Milwaukee, który skontaktował mnie następnie z zespołem mikrobiologii Uniwersytetu Milwaukee w Wisconsin. Pewnie zastanawia się pan, jaki związek może mieć zespół mikrobiologów z filmem przedstawiającym lot wahadłowca. Otóż posiadają oni pewien program komputerowy, którego normalnie nie można kupić. Służy on do analizy nagrań wideo przedstawiających malutkie stworzonka pływające w jeziorze Michigan. Jest to znakomity program do badania tych małych cząsteczek, ponieważ pozwala oglądać klatkę po klatce. Można za jego pomocą nałożyć na ekran siatkę ułatwiającą lokalizację obiektu. Można kliknąć myszą na obiekcie, przesunąć się o 1/30 sekundy, znowu kliknąć myszą i w ten sposób otrzymać trasę lotu obiektu. W ostatecznym rezultacie otrzymuje się dane umożliwiające sporządzenie wykresu w oparciu o współrzędne czasu i miejsca. Następnie można, nie wiem, czy interesują pana szczegóły techniczne, ale muszę to wyjaśnić. Następnie można obliczyć pochodną tej funkcji i otrzymać wykres wyrażający zależność między prędkością i czasem. Poza tym mogłem zrobić coś, co jak sądzę jest bardzo wyjątkową sprawą. Coś, co naprawdę pomaga w uzyskaniu dodatkowych informacji.
Normalnie na ekranie mamy dwa wymiary, w lewo i w prawo oraz w górę i w dół. Natomiast ja mogłem uzyskać trzy składowe ruchy, lewo-prawo, góra-dół oraz do wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki odpowiednim przekształceniu mogłem uzyskać wszystkie trzy składowe prędkości tych obiektów. Mogłem więc śledzić, w jakim kierunku się one poruszają zarówno przed, jak i po wykonaniu manewru, co umożliwiło mi uzyskanie dowodu, który obecnie posiadam. To była kluczowa sprawa w trakcie mojej analizy. Obecnie jestem w posiadaniu czterech dowodów, które są moim zdaniem dostatecznie przekonywające. Każdy z nich jest dostatecznie przekonywający i dowodzi, że te cząsteczki nie są drobinami lodu. Czy omawianie ich w czasie naszej rozmowy nie będzie zbyt skomplikowane? Możemy mówić na ich temat i odwoływać się do dowolnego poziomu danych technicznych i mimo to ludzie będą w stanie bez trudu śledzić tok mojego rozumowania. W czasie mojej wypowiedzi będziemy musieli rzucić okiem na niektóre fragmenty tego nagrania wideo, aby łatwiej zrozumieć, o co chodzi. I myślę, że chyba od tego zaczniemy. Analiza. To jest wykres przedstawiający to, czemu chcemy się przyjrzeć. Tu jest linia, która jest obrazem poświaty powietrza, która dla wielu może wydawać się linią horyzontu. W rzeczywistości znajduje się ona na wysokości od 70 do 90 km nad horyzontem. Horyzont widoczny jest tu w postaci bardzo niewyraźnej linii, która przebiega w tym miejscu. Scena ta obejmuje kilka obiektów będących przedmiotem naszego zainteresowania, którym się dokładnie przyjrzyjmy. Ta para tu na dole niewiele robi. Przemieszcza się w dół ekranu, ich pozycje zaznaczyłem X-ami. Tu pojawia się ten błysk, ten zaś przemieszcza się dalej. Ten podskakuje do góry i sunie dalej, po czym znika i z tego względu nie jest szczególnie istotny w naszej analizie. Tu mamy obiekt, który dryfuje powoli, a tu jest błysk, potem unosi się do góry, sunąc w lewo. Tu mamy szybki obiekt, który przemierza część ekranu, a następnie szybko wznosi się i leci w lewo, jak gdyby zmierzał na spotkanie z tym, który również leci w tamtym kierunku. I właśnie ten obiekt jest głównym przedmiotem naszego zainteresowania. Pojawia się poniżej linii horyzontu, po tej stronie Ziemi. Następnie przemieszcza się do góry i w ułamku sekundy gwałtownie skręca w prawo, odlatując z niezwykłą prędkością. 3 sekundy później w miejscu, w którym się znajdował, pojawia się smuga rozbłysku. Druga smuga przeszywa miejsce, przez które przemieszczał się wolny i szybki obiekt. Następnie obiekt, który nazywam drugim obiektem i który dryfuje ku górze przez dość długi okres, w chwili rozbłysku reaguje skrętem ku górze i w prawo. To są właśnie te rzeczy, na które chcę, aby zwrócił Pan uwagę, kiedy będziemy oglądali to nagranie. W porządku, rozumiem. To, co teraz zobaczymy, to około 3-minutowy fragment filmu z lotu wahadłowca, który poprzedza interesujące nas zdarzenie i ma za zadanie zapoznać nas z sytuacją. Zobaczy Pan interesujące rzeczy, kilka pięknych ujęć, piękne błyski. Przybliżone miejsce zdarzeń. Wygląda pięknie, prawda? Trochę błysków, potem zaczyna coś się dziać tu na dole. Nie wiem, co to jest. Wygląda na miasto albo coś innego. Tu jest górna granica poświaty atmosfery. Horyzont zaś jest dokładnie w tym miejscu. Jeśli przyjrzy się Pan uważnie, to zobaczy Pan to. Rzeczywisty horyzont Ziemi jest tu. Widzi Pan, jak ta gwiazda obniża się i wchodzi w poświatę? Teraz przechodzi linię horyzontu i zaraz po dotknięciu powierzchni Ziemi zniknie. Widać teraz rozbłyski. Interesujące nas wydarzenia będziemy obserwowali jeszcze przez około minutę. Potem kamera skieruje się na dół. Zobaczymy jedną stronę promu, a potem kamera skieruje się ku przodowi. Na tej podstawie udało mi się ustalić, gdzie znajduje się kamera, która przekazuje ten obraz. A teraz będzie coś, co nas interesuje. Jeszcze chwilę. Proszę zwrócić uwagę, kiedy kamera skieruje się w dół. Nastawienie jej obiektywu nie zmieniło się. Zobaczy Pan brzeg komory bagażowej, który będzie nieostry, ponieważ kamera jest nastawiona na nieskończoność, co jest z naszego punktu widzenia bardzo istotnym faktem. Teraz kamera zaczyna zwracać się ku dołowi i zaraz zacznie się dziać to, o czym mówiłem. Oto i jest obiekt numer 2, który wznosi się do góry i to jest to, co chcemy obserwować. Wcześniej podskakuje w górę. Jest jeszcze jeden śmieszny obiekt, tu na dole.
Proszę zauważyć, jak tu pełznie. Zaraz zobaczy pan tu dryfującą parę. Teraz zbliża się ten, który nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Ten, który był tam. I potem wychodzi z pola widzenia. Znowu mamy obiekt numer dwa, widzi pan? Teraz zbliża się powolny obiekt. Jest dokładnie tam, gdzie go zaznaczyłem. Widzi pan? Ten się odsuwa. Tu jest jeden z tych dwóch przemieszczających się do dołu. Wkrótce zobaczymy ten główny. O, jest, dokładnie tam. Przesunie się w tym kierunku, potem nastąpi rozbłysk i pomknie w prawo. A oto i on. Zbliżają się tu. Zaraz zobaczy pan rozbłysk. Proszę uważać na rozbłysk. Tu w dole. Oto i błysk. I on. A tam pojawia się smuga, a za nią następna. Trudna do zaobserwowania. Nie widać jej zbyt dobrze. Oto obiekt numer dwa. Dość trudno obserwować je wszystkie naraz. A to szybki obiekt. Nawet nie obserwowałem go. A tu powolny. Również wznosi się do góry. Tu jest jeszcze jedna para, o której mówiłem, że jest za blisko, aby ją analizować. Za 65 sekund kamera zostanie obrócona w dół i opowiem, jak to wszystko działa, w czasie, gdy będziemy to obserwować. Kamera właśnie obraca się. Te trzy obiekty, proszę je teraz uważnie obserwować, nie rozdzielają się. Pozostają mniej więcej na tym samym poziomie, co dowodzi, że kąt widzenia kamery się nie zmienia. One natomiast posuwają się tu, do góry. Cały czas pozostając w tej samej odległości od siebie. Zachowują się jak żywe istoty. Jeszcze jeden pojawi się tam. Teraz kamera kieruje się na luk bagażowy. Proszę spojrzeć, luk jest nieostry. To bardzo ważne, ponieważ dowodzi, że te obiekty nie mogą być pyłkami ani innymi drobinami. Luk widać niewyraźnie i ostrość zostanie zaraz skorygowana. Widzi pan? Nabiera ostrości. Tak więc teoria mówiąca, że to mogą być jakieś drobiny unoszące się przed obiektywem, upada. Teraz kamera obróci się. Proszę zauważyć, że kąt widzenia kamery nie zmienia się. Niech pan spojrzy naprzód wahadłowca. Teraz pewnie rozumie pan, jak mi się udało ustalić, gdzie znajduje się kamera i o jaki kąt obróciła się w dół. Obiektyw kamery przenosi się właśnie z przodu wahadłowca i teraz widzimy przednią część luku. Zaraz zobaczy go pan wyraźniej. Zobaczy pan ostry, wyraźny obraz. Oto i on. Widać przód luku. I wracamy na prawą stronę. Teraz zobaczymy to raz jeszcze. Właśnie zbliża się główny obiekt. Niech go pan teraz uważnie obserwuje. Mknie jak strzała do góry i proszę spojrzeć na ten, jak reaguje na błysk i przesuwa się ostro ku górze. Zbliża się to błysku. Błysk, smuga. Jeszcze jedna. Widział pan? Druga smuga jest tam. Trudno ją dostrzec, ale tam jest. Tu jest ten szybki obiekt, a tu powolny. Za chwilę obejrzymy to w komputerowym powiększeniu. Najpierw jednak zobaczmy to jeszcze raz. Już jest. Tu mamy numer dwa, a tu mamy ten. Teraz zbliża się ten główny. Tu mamy powolny obiekt, a tu, widzi pan, zbliża się ten szybki i momentalnie się oddala. Zaraz przemknie główny. Tu mamy powolny i szybki. Jest. Tu jest ta delikatna smuga. Błysk i odlot w górę. A tu mamy drugą smugę. Teraz obejrzymy komputerowe powiększenie i odnotujemy kilka zabawnych, charakterystycznych rzeczy. Migotanie po prawej stronie. Mamy tu do czynienia z ciągłym migotaniem albo pulsowaniem światła. To jest powolny obiekt. A tu zbliża się szybki i nie ma migotania. Zaraz się pojawi. Teraz ten i ten migocze. Właśnie zbliża się. Błysk i mknie do góry.
Ten też sunie do góry. Te dwa również przesuwają się do góry. Proszę zauważyć, że ten ma małe pulsujące światełko po prawej stronie. Nie poruszają się bezładnie, tak jak poruszałyby się cząsteczki lodu. Teraz zobaczymy główny obiekt. Poruszają się tędy. To są dwa bardzo interesujące obiekty. Cząsteczki lodu powinny poruszać się bezładnie. Właśnie zbliża się główny obiekt. To jest jego komputerowe powiększenie. Tu widać dolną warstwę atmosfery. Przelatuje nad nią i oddala się jak pocisk. Widzi pan ten błysk? O tam. I jak się oddala? A tu mamy smugę. Dokładnie tam. I jest wyraźna. Wszystkie one zbliżają się z tego kierunku. Ten również przesuwa się do góry. Widzi pan, jak się zbliżają? To ten szybki, ten, który leci za nim. Jest bardzo podobny. Należy pamiętać, że czterech naukowców NASA, których poproszono o przyjrzenie się temu nagraniu i wyrażenie opinii, co ono przedstawia, wykonało swoje zadanie bardzo dobrze. Rzecz jednak w tym, że zostali oni, jak sądzę, oderwani od swoich zwykłych zajęć i poproszeni jedynie o przyjrzenie się mu, o jego obejrzenie. Nie poproszono ich o dokonanie jego naukowej analizy, klatka po klatce lub coś w tym rodzaju, tak jak ja to zrobiłem. Mieli tylko obejrzeć ten film i wyrazić noszącą cechy prawdopodobieństwa opinię. Zrobili to i to dobrze. Patrząc z ich punktu widzenia oraz głębi ich analizy, rozumiem, dlaczego powiedzieli to, co powiedzieli. Jeśli ma się możliwość wykonania głębszej analizy, jak pan widzi, nie da się utrzymać tego wniosku. Uważam, że nie należy jednak traktować tego jako zarzut wobec NASA. Oczekuję, że naukowcy zatrudnieni w NASA zainteresują się tym. Ostatecznie wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej planety i wszystkich nas interesuje, co się tu dzieje. Obowiązkiem każdego uczciwego naukowca powinno być dążenie do dogłębnego zbadania sprawy, czego się osobiście podjąłem i wykonałem. Czy na przykładzie tego modelu promu mógłby pan pokazać, gdzie była umocowana kamera, za pomocą której nakręcono ten film? Całość, całe nagranie? Tu jest wahadłowiec, a tu luk bagażowy i otwarta pokrywa. Jest kilka miejsc, w których mogła znajdować się kamera. Jedno z nich znajduje się tutaj, w środku wahadłowca. Kolejne na wysięgniku. Następne jest z przodu. Jest jeszcze jedno z tyłu i tam właśnie się ona znajdowała. Była mniej więcej w tym miejscu, po tej stronie ogona i była skierowana w przybliżeniu w tym kierunku. Jeśli tu jest martwy punkt, a obiekty, które widział pan na filmie, znajdują się w tym miejscu i jeśli są one zbiorem cząsteczek lodu, to musiałyby unosić się gdzieś tutaj, gdyby były cząsteczkami lodu. Natomiast te po prawej stronie musiałyby być gdzieś tutaj. Ale cały ten obszar jest w górze, po tej stronie wahadłowca. Gdyby to były cząsteczki lodu, to jak obliczyłem, znajdowałyby się 30 metrów nad rakietami pozycyjnymi. Wahadłowiec ma około 5 metrów szerokości, zatem 30 metrów byłoby mniej więcej gdzieś tutaj. Tak więc, gdyby to były cząsteczki lodu, to ta główna byłaby mniej więcej tu. Musimy przy tym cały czas mieć na względzie, która z rakiet zmiany kierunku mogła działać, ponieważ poruszała się ona tak. Zatem te przednie nie wchodzą w rachubę, ponieważ na pewno nie mogły tego zrobić. Następna możliwość to dodatkowe rakiety zmiany kierunku po tej stronie oraz po tej stronie. Sądzę, że byłoby uzasadnione założenie, że to te tutaj, ponieważ te obiekty są tu, a główny porusza się w ten sposób. Więc to musiałaby być ta grupa tutaj, gdyż tylko ona mogłaby tego dokonać. Czy są one rozmieszczone w ten sposób, że będą poruszały się na zewnątrz, czy... Niektóre z nich są. Poruszają się w różnych kierunkach. Te trzy poruszają się w ten sposób, inne do góry, a jeszcze inne do tyłu i do dołu. Udało mi się ustalić, że wahadłowiec wyposażony jest w dwa rodzaje rakiet zmiany wysokości. Rakiety główne i znacznie od nich słabsze pomocnicze. Rakiety główne mają ciąg około 400 kg, pomocnicze zaś około 11. Przy włączonych silnikach głównych, którymkolwiek z nich, wahadłowiec reaguje obrotem w jedną lub drugą stronę. W tym celu je skonstruowano do zmiany wysokości. Jeśli zrobi pan teraz zbliżenie, to będę mógł pokazać to panu bardziej szczegółowo.
Silniki zostały rozmieszczone tak, aby w zależności od tego, który jest odpalany, obrócić go w taki sposób lub taki, aby zmienić jego wysokość lub położenie w przestrzeni. Mam tu liczby podane przez Jamesa Oberga, które określają kąt obrotu lub przyspieszenie kątowe, jakie mogą wywołać wszystkie rakiety pomocnicze. Dadzą one panu lepsze wyobrażenie. Wahadłowiec posiada 38 silników głównych i 6 pomocniczych. 14 z nich już wykluczyliśmy, a także 2 tutaj. Po obu stronach znajduje się jeszcze po 12 głównych i 2 pomocnicze, tu i tu. Znam kierunki, w których one odpalają. Jeśli weźmiemy pod uwagę przyspieszenie wywołane przez główne silniki zmiany wysokości oraz to, że to ujęcie trwa jeszcze przez 65 sekund po odlocie obiektu, wówczas możemy obliczyć, o ile powinien się obrócić obraz. Okazuje się, że obróciłby się o 6 stopni i że byłoby to łatwe do zauważenia, że wahadłowiec dokonał obrotu. Brak jakiegokolwiek obrotu na obrazie automatycznie eliminuje te 24 główne silniki. W ten sposób pozostają nam tylko 2 pomocnicze tu i 2 tu. Muszę użyć wykresu, aby pokazać panu, na ile zmieniłby się obraz z powodu tego obrotu. Oto uproszczony schemat, bez dodatkowych szczegółów. Tu zbliża się nasz główny obiekt. Tu zaś następuje rozbłysk i błyskawiczny odlot w tym kierunku. Tu jest obiekt numer 2, o którym mówiliśmy wcześniej, który zbliża się i odlatuje w górę w ten sposób. Tu jest górna krawędź poświaty atmosferycznej. Horyzont jest natomiast tu na dole. To, co pan tu widzi, to, co wygląda jak horyzont, jest w rzeczywistości górną krawędzią poświaty atmosferycznej. Pokażę panu jeszcze jeden wykres. Przedstawia on to, co nastąpiło w ciągu 65 sekund po odlocie głównego obiektu. W tym miejscu znalazłaby się poświata. Gdyby chodziło o jeden z głównych silników zmiany wysokości, przesunęłaby się ona stąd tu. Jak widać, wcale tak się nie dzieje. Dlaczego przesunęłaby się w ten sposób? Gdybyśmy mogli przesunąć wahadłowiec w to miejsce, załóżmy, że ten silnik zmiany wysokości zostałby odpalony w tym kierunku. Wówczas spowodowałoby to taki obrót wahadłowca i tak samo obróciłaby się kamera. Można więc obliczyć, ile to by wyniosło. Jak już powiedziałem, około 6 stopni. Te 6 stopni dałoby takie przesunięcie, co byłoby łatwo zauważalne. Ponieważ jednak nic takiego nie nastąpiło, możemy wyeliminować wszystkie 38 głównych silników zmiany położenia. W tej sytuacji pozostaje nam jedynie 6 silników pomocniczych. To z kolei upraszcza całą sprawę. Wróćmy więc do wahadłowca i zobaczmy, jakie zostały nam jeszcze możliwości. Wyeliminowaliśmy już przód i silniki główne. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyeliminować przednie silniki pomocnicze. To jeden z nich. Jego dysze są skierowane w dół i nieco do przodu. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, jak silnik odpalony w tym kierunku mógłby zmienić coś z tyłu. Poruszyć się może jedynie nos i nie sądzę, aby ktoś mógł mieć inne zdanie. Proszę pamiętać, że znajdujemy się tu, a cząsteczki, o ile są one cząsteczkami, tu. Załóżmy teraz, że ten silnik pomocniczy odpala w tym kierunku, a ten pod spodem odpala w dół. Uważam, że jest całkiem oczywiste, że ich gazy również tu nie sięgną, co eliminuje je oba. Tym sposobem został nam jeden po tej stronie i odpala on do dołu. Trudno sobie wyobrazić, aby gazy z jego dyszy mogły sięgać aż tutaj. No a teraz jedyny spośród 44 silników, który ma jakiekolwiek szanse i zarazem ostatni z silników pomocniczych. Jest tu i odpala w tym kierunku. Tak wygląda w przybliżeniu cała, jak sądzę, możliwa do przyjęcia analiza dotycząca silników. Do dalszej analizy możemy więc brać pod uwagę tylko ten jeden pomocniczy silnik odpalający w tym kierunku. Jest on jedynym, który mógłby wywołać obrót tych obiektów tutaj. To założenie z miejsca jednak rodzi wątpliwości i nie stanowi rozstrzygającego dowodu, bowiem rakieta odpala bezpośrednio w tym kierunku.
Silniki rakietowe konstruowane przez NASA charakteryzują się tym, że strumień gazów wylatujących z dyszy jest laminarny, ponieważ to zapewnia im największą wydajność, największy ciąg. Gazy te przypominają trochę dym z papierosa, który spoczywa na popielniczce. Dym unoszący się jednolitą smugą, jak gdyby w pomieszczeniu nie było powietrza, który kłębi się w końcu pod sufitem. To, co mówię, to oczywiście duże uproszczenie, ponieważ mamy tu laminarny przepływ, dokładnie jak w przypadku papierosa, tyle że wypływający gaz jest bardzo gorący i w chwili opuszczania dysz rozpręża się, w związku z czym tak naprawdę nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że te gazy nie mogą sięgnąć aż tutaj. Nie można z góry odrzucić takiej możliwości. Jeśli chodzi o ścisłość, to problem rozchodzenia się gazów odrzutowych jest bardzo trudnym zagadnieniem z zakresu dynamiki gazów i inżynierowie z NASA mają tu twardy orzech do zgryzienia. Jest to więc do pewnego stopnia biała plama, przynajmniej część tego zagadnienia. W tej sytuacji należy przyjąć, że te gazy mogły tam sięgnąć i poruszyć te cząsteczki. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że to założenie jest zbyt naciągane i mało prawdopodobne, lecz ta wątpliwość to za mało do obalenia teorii cząsteczek lodu. Dowód numer jeden. Pozwoli pan, że wytłumaczę bardziej dokładnie, w jaki sposób można otrzymać wszystkie trzy składowe prędkości. Lewo-prawo, góra-dół, w głąb, na zewnątrz, z płaskiego ekranu telewizora. Jeśli wyobrazimy sobie, że znajdujemy się na górze i spoglądamy w dół na kamerę, która znajduje się w tym miejscu i jest skierowana w tym kierunku, wówczas środek obrazu kamery będzie przebiegał wzdłuż tej linii, jak to ma miejsce w naszym przypadku. To jest miejsce, w którym znajdzie się płaski ekran telewizora. Kiedy patrzymy w tym kierunku, kierunki lewy i prawy są rzeczywiście lewym i prawym, ale proszę spojrzeć, co się dzieje i w tym tkwi sedno sprawy. Niech pan spojrzy, co się dzieje. Kiedy spojrzy pan tutaj na ekranowy obraz tego, co jest filmowane, patrzy pan w tym kierunku i lewa i prawa strona wyglądają następująco. Proszę zauważyć, że określenie lewy, prawy zawierają w sobie również dane dotyczące kierunków w głąb na zewnątrz, czyli kierunków odnoszących się do trzeciego wymiaru, o których informacja zostaje zarejestrowana na obrazie filmowym. Jeśli więc znajdziemy sposób na wyekstrahowanie jej z obrazu filmowego i jej zmierzenie, to będziemy mogli uzyskać informacje o kierunku ruchu w głąb na zewnątrz, lewy, prawy, góra, dół. Mógłbym teraz narysować wygląd tej samej sceny z boku, ale ponieważ chodziło było o ten sam rodzaj rozumowania, możemy to sobie darować. Jest to możliwe dzięki temu, że kierunek w lewo lub w prawo widziany pod kątem zawiera mimo płaskiego ekranu również informacje o kierunku w głąb na zewnątrz. Zapisane na filmie informacje te pozwalają ustalić wszystkie trzy składowe ruchu. Gdyby chciał pan to zanalizować dogłębniej, to, co przedstawiłem przed chwilą potocznym językiem, wyrażone bardziej fachowo, wyglądałoby następująco. Kiedy oglądamy coś za pomocą kamery, znajdujemy się w układzie współrzędnych sferycznych. Dokonując następnie transformacji z układu sferycznego na kartezjański, otrzymujemy składowe trzeciego wymiaru. Jest w tym dużo matematyki, lecz dzięki temu uzyskujemy dane dotyczące obu kierunków, lewo-prawo i w głąb na zewnątrz. Tak samo jest w przypadku składowych góra-dół. Nie wiem, czy jest sens zagłębiać się w te równania. Powiem tylko, że pozwalają one na dokonanie transformacji i wyliczenie parametrów wszystkich trzech kierunków. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w nich składowe prędkości Vx, Vy i Vz. Jeśli rozwiążemy te równania, otrzymamy odpowiadające im wielkości. Tak to się właśnie przedstawia. Mimo płaskiego ekranu wiemy dokładnie, jak wszystko porusza się w przestrzeni. To wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat. Pozwoli pan, że pokażę panu teraz kilka wykresów, które zrobiłem, kiedy już dostałem dane od ludzi, którzy mierzyli klatka po klatce pozycję głównego obiektu. Wykreśliłem położenie głównego obiektu na osi lewo-prawo w postaci funkcji czasu i oto, co otrzymałem. Tu ma pan cały wykres, a za chwilę pokażę na zbliżeniu jego kawałek. Widzi pan ten malutki ogonek w tym miejscu. Nie zwraca on większej uwagi, dopóki nie przyjrzymy się mu dokładnie. Jest bardzo charakterystyczny w znaczący sposób. To, że opada on i kieruje się w prawo, oznacza, że na ekranie obiekt porusza się w lewo, co widzieliśmy na filmie.
Natomiast to, że ten pnie się w górę i w prawo, oznacza, że obiekt zawrócił i sunie na ekranie w prawo. Gdybyśmy upierali się, że to cząsteczki lodu, wówczas biorąc ten wykres pod uwagę, mielibyśmy poważny problem. Co robi obiekt znajdując się na tej linii, która ani nie pnie się w górę, ani nie opada w dół? Oznacza to, że obiekt zatrzymał się nieruchomo i to aż na pół sekundy. W związku z tym nasuwa się pytanie, kiedy powstał rozbłysk? Oczywiście gdzieś tu. Jeśli w scenariuszu jest błysk, wyrzut gazów z dysz i ruch cząsteczek lodu, wówczas musi zaistnieć trójstopniowa sekwencja. Najpierw musi nastąpić błysk, potem musi wystąpić przerwa w czasie, a następnie obiekt powinien się zatrzymać lub przyspieszyć w przeciwnym kierunku. Nie może się zatrzymać przed błyskiem, prawda? Chodzi panu o zatrzymanie się w miejscu? Tak, zatrzymuje się nieruchomo na około pół sekundy. I w świetle dostępnej nam wiedzy nie istnieje sposób pozwalający wyjaśnić, że może być inaczej. Jeśli to jest pojazd kosmiczny, to jest to możliwe, ponieważ może on zahamować. Ale jeśli jest to cząsteczka lodu, to powstaje problem. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Tu zaznaczyłem miejsce, w którym występuje błysk, a tu ma miejsce przedbłysk, który z trudem widać nawet na oryginalnym nagraniu. Został on specjalnie podkreślony przez ludzi z Milwaukee, którzy opracowywali je dla mnie. Maleńki przedbłysk, a następnie normalny rozbłysk. Oba mają różny czas trwania. Tak wyglądają surowe dane bez żadnej obróbki. Tu nastąpiło zatrzymanie. Przedbłysk następuje w chwili, gdy obiekt przesuwa się w lewo. Mam tu na myśli hipotezę dotyczącą cząsteczek lodu. Co będzie, gdy przedbłysk zatrzymają w tamtym miejscu? Tak więc nastąpił rozbłysk rakiety, która zatrzymała ją. A potem mamy główny rozbłysk, który ją odrzuca. Gdyby tak było, mielibyśmy tutaj do czynienia z niezwykłym zbiegiem okoliczności, w którym przedbłysk pchnął cząstkę na tyle, aby ją zatrzymać. Bardziej prawdopodobne byłoby jednak jej spowolnienie lub pchnięcie w innym kierunku, lecz zatrzymanie jej byłoby czymś niezwykłym. Posługując się analizą, którą przedstawiłem na tablicy i przy pomocy której ustaliłem wszystkie trzy składowe prędkości, mogłem określić dokładnie kierunek, w którym poruszał się obiekt w chwili poprzedzającej błysk. Na przykładzie modelu promu wytłumaczę panu, o co mi chodzi. Proszę powiedzieć, czy to ma sens. Jeśli to była cząsteczka lodu, to znajdowała się gdzieś w tym miejscu. Za pomocą metody, o której mówiłem, mogę udowodnić, że przed błyskiem porusza się ona w ten sposób. Tak więc powodem, dla którego się ona zatrzymuje, jest to, że coś musi pchnąć ją w przeciwną stronę, to znaczy w tym kierunku. W tej sytuacji jest oczywiste, że to nie może być prom. Tak więc wyjaśnienie z przedbłyskiem nie ma sensu. To oznacza, że tym, co zatrzymuje tę cząsteczkę, nie może być jeden z rakietowych silników zmiany położenia promu. W tym momencie wyłania się ogromny problem, bowiem zatrzymanie się tego obiektu tuż przed głównym błyskiem oznacza, że nie może być on cząsteczką lodu. I to jest właśnie dowód numer jeden, że to nie może być cząsteczka lodu. Gdybyśmy zignorowali ten dowód, którego tak naprawdę nie można zignorować, i dalej upierali się przy hipotezie cząsteczek lodu, wówczas należałoby zanalizować drugi obiekt. Pomińmy na razie ten wykres i wróćmy do oryginalnego nagrania. Pokażę teraz panu drugi dowód na to, że to nie może być cząsteczka lodu. Dowód numer dwa. Drugi dowód najlepiej chyba zilustrować przez analogię. Wyobraźmy sobie, że tam unosi się nasionko dmuchawca i że dmucham prosto na nie. W takim przypadku przesunęłoby się w kierunku przeciwnym do moich ust. Gdybym badając trajektorię nasionka chciał następnie znaleźć miejsce, w którym znajdowały się moje usta, musiałbym narysować linię prostą, biegnącą przez jego pierwotną pozycję, a następnie wzdłuż linii jego lotu. Moje usta byłyby gdzieś na tej linii. Podobnie należałoby postąpić w przypadku, w którym mielibyśmy dwa nasiona. Przecięcie się linii stanowiących przedłużanie ich trajektorii oznaczałoby miejsce, w którym znajdowały się moje usta. Tak samo ma się sprawa z rakietami pomocniczymi. Zakładając, że te obiekty są rzeczywiście cząsteczkami lodu, to znaczy obiekt główny i ten drugi poniżej pierwszego, wówczas w przypadku odpalenia takiej rakiety odsunęłyby się od niej. Gdybyśmy następnie wykreślili linie biegnące wzdłuż ich trajektorii, wówczas powinny się one przeciąć w miejscu, w którym znajduje się rakieta. Wcześniej jednak musimy dokonać pewnej modyfikacji odnośnie obiektu drugiego, gdyż nie tkwi on w bezruchu, ale trochę dryfuje.
Możemy to zrobić przez porównanie nachylenia jego trajektorii na początku i na końcu tego epizodu. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale trudne do wyrażenia słowami. Możemy to skompensować, wyeliminować wpływ tego dodatkowego ruchu, a następnie wykreślić jego trajektorię. Powinna ona odzwierciedlać prędkość nadaną obiektowi przez gazy spalinowe pomocniczego silnika rakietowego. Obie linie powinny przeciąć się w punkcie, w którym znajduje się pojedynczy silnik pomocniczy, który był powodem tego całego zamieszania. Oto diagram przedstawiający to, co objaśniałem przy pomocy analogii z nasionkami dmuchawca. To jest nasz główny obiekt, który zbliża się tu. Rysujemy linię wzdłuż jego trajektorii i gdzieś na niej powinna znajdować się rakieta pomocnicza. Tu jest drugi obiekt. Ten trójkąt razem z obliczeniami, które wykonałem, powinien umożliwić wyeliminowanie wpływu prędkości, którą posiadał on i którą wyraża ta niewielka liczba, a następnie wykreślić linię, która zaczyna się w tym miejscu. Jeśli więc wykreślimy linię w tym kierunku, linię wynikającą z dodatkowej prędkości nadanej obiektowi numer 2, to powinniśmy znaleźć dzięki niej miejsce usytuowania rakiety. Uważam, że jest całkiem oczywiste, że te dwie linie nigdy się nie przetną. W rzeczywistości nawet się rozchodzą. Gdyby to były cząsteczki lodu odrzucone przez gazy silnika pomocniczego, wówczas musiałyby się schodzić. To właśnie dowód numer 2. Te linie powinny się przeciąć, co jednak nie ma miejsca. Kolejną rzeczą, która ma związek z tym, o czym mówiłem już wcześniej, jest to, że pomocnicze silniki zmiany wysokości odpalają pulsacyjnie w 80-milisekundowym cyklu. Mogą również dawać nieprzerwany ciąg i jeśli mają działać w tym trybie, muszą działać przez co najmniej pełną sekundę, aż do 125 sekund. Tak więc pulsacje lub błyski pochodzące od pomocniczych silników zmiany wysokości muszą trwać 80 milisekund. To jest krzywa świetlna wyliczona przez Jeffa Sainio, fotoanalityka MUFON-u. Jak widać, ta pulsacja wznosi się, a następnie delikatnie opada w ten sposób. Jeff skorygował tę krzywą, uwzględniając poświatę ekranu polegającą na tym, że część światła białego przenosi się na następną klatkę filmu. Wyeliminował ten czynnik, dzięki czemu to, co tu mamy, jest, to znaczy powinno być, faktyczną krzywą światła białego. Jak widać, od tego miejsca do tego odstęp czasowy wynosi 400 milisekund. Jeśli pociągniemy tę linię dalej, czas trwania całego cyklu wyniesie 400, a nie 80 milisekund, co stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co wytwarza prom. Pulsacje silników pomocniczych wahadłowca wynoszą 80 milisekund. W tej sytuacji ten obiekt powinien wznosić się i opadać w takim samym rytmie, co jednak nie ma miejsca. Nie wiem, czy powinienem podnosić to do rangi pełnego dowodu. Jak już wcześniej powiedziałem, mam 4 dowody. Jeśli miałbym to traktować jako dowód, wówczas musiałbym powiedzieć, że mam ich 5. Zazwyczaj arbitralnie rozstrzyga się, co jest dowodem i wówczas może to stać się nim samo w sobie. To, że ta pulsacja jest 5 razy dłuższa od tej, jaka powinna mieć miejsce. Prom nie odpala rakiet w cyklu trwającym 400 milisekund. Przedbłysk trwa również dłużej, około 150 milisekund, czyli około 2 razy dłużej niż powinien. I tu mamy kolejny problem. Ta sprawa również nie pasuje do hipotezy cząsteczek lodu. Dowód numer 3. Przejdźmy obecnie do trzeciego dowodu, nadal zakładając, że ten obiekt jest cząsteczką lodu. Dowód ten wynika z porównania jego rzeczywistej prędkości obliczonej na podstawie filmu z prędkością, jaką powinien mieć, gdyby został pchnięty gazami spalinowymi silnika rakietowego promu. Ma on związek z czymś, co nazywamy siłą ciągu i przedstawia się następująco. W tym miejscu mamy obiekt, do którego zbliżają się gazy odrzutowe. Załóżmy, że jest on na tyle duży, że w ogóle nie zareaguje na nie. Wówczas gazy odrzutowe przelatują obok i obiekt nie porusza się. Zaś czas, w którym obiekt odczuwa ich działanie, jest czasem, jaki potrzebują one na jego minięcie. Jeśli obiekt jest trochę mniejszy, odrzut zaś nieco silniejszy, wówczas gazy po dotarciu do obiektu zaczynają napierać na obiekt i ciągną go ze sobą. W tym przypadku czas mijania obiektu przez gazy odrzutowe wydłuża się, po czym obiekt zaczyna poruszać się ze stałą prędkością. Przejście gazów odrzutowych spowoduje nadanie obiektowi pewnej prędkości. Następnie można obliczyć teoretycznie stosunek czasu, w którym ten obiekt znajduje się pod wpływem gazów odrzutowych,
do czasu, w którym te gazy przeszłyby obok obiektu, który się nie rusza pod ich wpływem. Mając ten stosunek, łatwo można obliczyć, jak szybko, w zależności od siły odrzutu, powinien się poruszać ten obiekt w chwili, gdy gazy odrzutowe już go miną. Gdy obliczone w ten sposób wartości odniesiemy do wielkości zmierzonych na filmie, gdzie obiekt był przyspieszany przez 1,7 sekundy, zaś czas działania gazów odrzutowych wynosi 400 milisekund, wówczas okaże się, że obiekt powinien był osiągnąć prędkość wynoszącą około 98% prędkości gazów odrzutowych silnika pomocniczego, która, jak już wcześniej mówiłem, wynosi 2680 metrów na sekundę. Rzeczywista prędkość gazów odrzutowych w tym konkretnym przypadku wynosi jednak od 2560 do 2590 metrów na sekundę. Biorąc pod uwagę czas przyspieszania cząsteczki, jej prędkość powinna wynieść około 2530 metrów na sekundę. Wszystko to można obliczyć na podstawie danych, które można zmierzyć na filmie. Jeśli to były cząsteczki lodu, to powinny poruszać się z prędkością 2530 metrów na sekundę. Obliczmy teraz rzeczywistą prędkość cząsteczki lodu. Mamy prędkość, jej trzy składowe, o których wcześniej mówiliśmy. Prędkość ta jest wyrażona w pikselach na sekundę, najmniejszych jednostkach powierzchni ekranu, a nie w metrach na sekundę. Oto jak lokalizujemy obiekt. Tutaj jest kamera. Jeśli ustawimy ją tak, obiekt będzie tutaj. Wyobraźmy sobie, że pomiędzy obiektem a kamerą istnieje linia i że nie wiemy, gdzie jest obiekt. Może być w dowolnym miejscu, począwszy od kamery, a na linii horyzontu skończywszy. Gdzieś na tej linii. Aby zlokalizować położenie tej cząsteczki, posłużymy się kierunkiem prędkości, który ustaliliśmy wcześniej i który bierze początek od silnika pomocniczego promu. Robimy tak, ponieważ zakładamy, że jest to cząsteczka lodu i że została odrzucona przez jego gazy wylotowe, których kierunek odzwierciedla jej ruch. To daje nam drugą linię. Tu jest jedna linia, a tu druga. W miejscu, w którym się one przecinają lub prawie przecinają, znajduje się obiekt. W ten oto sposób ustaliłem miejsce, w którym powinien się on znajdować, jeśli jest cząsteczką lodu. Jest on dokładnie gdzieś tu. Mamy więc jego lokalizację. Ustaliwszy miejsce jego położenia, możemy teraz przetransformować piksele na sekundę na metry na sekundę i obliczyć jego rzeczywistą prędkość. Są dwa sposoby obliczenia rzeczywistej prędkości odrzutu gazów silnika. Wiemy, w którym momencie obiekt zaczyna być popychany i przez jaki czas jest przyspieszany. Wiemy, kiedy następuje błysk i jak długo on trwa. Wiemy również, jak daleko jest on od rakiety, czyli mamy odległość. Jak obliczyć prędkość? Należy po prostu podzielić odległość przez czas. Jeśli przemierzymy 100 km w ciągu 2 godzin, to jaka będzie nasza średnia prędkość? Ano, wyniesie ona 100 przez 2, czyli 50 km na godzinę. Podzielmy więc tę odległość przez czas, jaki mija od chwili, gdy obiekt zaczyna być popychany. W ten sposób otrzymamy prędkość gazów wylotowych silnika pomocniczego. Znając miejsce przecięcia tych dwóch linii, możemy wszystko wyrazić w konkretnych liczbach. Kiedy to zrobiłem, okazało się, że rzeczywista prędkość obiektu obliczona na podstawie danych zmierzonych na filmie wynosiłaby przy założeniu, że jest on cząsteczką lodu, od 1,5 do 1,8 metra na sekundę. Wcześniej ustaliliśmy, że powinna ona wynosić około 2530 metrów na sekundę. Te wyniki są tak od siebie odległe, że aż nieporównywalne. 1,5 do 2530. Uważam, że jest to bardzo solidny dowód na to, że główny obiekt nie mógł być cząsteczką lodu. Wynika to wprost ze skali wielkości. Po prostu poruszał się za wolno. To jest nasz trzeci dowód. Dowód numer 4. Przejdźmy teraz do czwartego dowodu, który jest nieco prostszy i łatwiejszy do przeprowadzenia. Wynika on z porównania odległości, jaką przebywają gazy wylotowe i czasu, jaki upływa od chwili reakcji cząsteczek lodu. Obliczeń tych można dokonać niemal w pamięci. Jeśli przejeżdża się na przykład 100 km w ciągu 2 godzin, to znaczy, że średnia prędkość wynosi 50 km na godzinę, 100 dzielone przez 2. Podobnie jest tu. Nasz obiekt jest gdzieś tu, a tu pomocniczy silnik rakietowy, który odpala.
Wiemy ponadto, że mija około pół sekundy, zanim obiekt zaczyna przyspieszać. Jeśli przyjmiemy, że błysk jest wynikiem odpalenia rakiety, to musimy również przyjąć, że w tym samym momencie z dysz zaczynają wylatywać gazy spalinowe. Mija pełne pół sekundy, zanim obiekt zaczyna przyspieszać. Oznacza to, że dotarcie do niego zajęło gazom wylotowym pół sekundy. Wiedząc, że odległość, jaką mają one do pokonania, wynosi około 20 metrów, wydaje mi się, że wcześniej określiłem ją na około 30 metrów, ale w rzeczywistości jest ona mniejsza i wynosi około 20 metrów. Podzielmy więc te 20 metrów przez pół sekundy, podobnie jak dzieliliśmy 100 kilometrów przez 2 godziny. 20 metrów podzielonych przez pół sekundy daje nam prędkość gazów wynoszącą około 40 metrów na sekundę. Nijak to nie pasuje do rzeczywistej prędkości gazów rakiety. Jeśli przyjmiemy jednak, że tak było, obiekt ten musiałby się poruszać z prędkością wynoszącą 98% prędkości gazów. Pomińmy te 2% i przyjmijmy, że wynosi ona 40 metrów na sekundę. Nadal jest to dalekie od 1,5 metra na sekundę, które zmierzyliśmy. Tak więc mamy czwarty dowód, że ten obiekt nie był cząsteczką lodu. Moglibyśmy teraz połączyć trzeci i czwarty dowód i wyłonić z nich następny, ponieważ jest jedna rzecz, która je łączy. Przyspieszając przez 1,7 sekundy, cząsteczka lodu musi uzyskać prędkość wynoszącą 98% prędkości gazów spalinowych, czyli 2530 metrów na sekundę. Musi poruszać się z tą prędkością. Jeśli weźmie się wyniki dowodu numer 4 i podzieli się odległość przez czas, otrzyma się prędkość obiektu wynoszącą 40 metrów na sekundę. Jak widać, jest ona bardzo odległa od 2530 metrów na sekundę. Jeśli weźmiemy rzeczywiste dane oraz lokalizację obiektu na podstawie kierunku prędkości po przyspieszeniu, a także z tej linii biegnącej ku horyzontowi, okaże się, że porusza się on z prędkością od 1,5 do 1,8 metra na sekundę. Te trzy wielkości powinny być takie same. To, że jednak nie są, można by, jak sądzę, uznać za kolejny dowód. Jeśli o mnie chodzi, wystarczą mi tamte dwa. Fakt, że te trzy wielkości nie są ze sobą zgodne, jest dowodem przeciwko tezie, że główny obiekt jest cząsteczką lodu. Na tym kończy się moje rozumowanie dotyczące dowodów 3 i 4. Dowód numer 5. Teraz możemy przejść do piątego dowodu. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy cztery dowody i często sami rozstrzygamy, co uznajemy za dowód, dzięki czemu możemy z nich samych wyprowadzić oddzielny dowód. Zobaczmy, co będzie, jeśli powiem. W porządku. 1,5 metra na sekundę nie pasuje. W takim razie obliczmy odległość, w jakiej musiałaby się znaleźć cząsteczka lodu, gdyby poruszała się z prędkością 2530 metrów na sekundę. Jest to proste obliczenie i wykonałem je. And see where the ice particle would have to be to do that. Przejdźmy do tablicy, na której narysuję szkic wyjaśniający panu przebieg mojego rozumowania. Załóżmy, że to jest cząsteczka lodu. Być może jest ono nieco naciągane i dlatego opatrzymy je cudzysłowem. W tym miejscu jest prom. Nie jest to szkic we właściwej skali, ponieważ w odpowiedniej skali musiałby być on narysowany w postaci maleńkiej kropki. Wyjaśniam, że patrzymy z góry na dół. Jeśli przyjmiemy, że ta cząsteczka porusza się z prędkością 2530 metrów na sekundę, wówczas ta odległość wyniesie nieco ponad 35 kilometrów. Nie sposób sobie wyobrazić, jak mogłaby być widoczna z takiej odległości. A jeszcze trudniej, jak się tam dostała, biorąc pod uwagę jej pierwotne położenie. Tak czy inaczej, musiałaby się tam znaleźć, gdyby posiadała tę prędkość. Co gorsze, wiemy, w którym kierunku porusza się nasz obiekt po błysku i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jeśli przeciągniemy teraz tę linię do dołu, otrzymamy miejsce, w którym powinien znajdować się pomocniczy silnik korekty wysokości. Wypada to 24 km niżej, mniej więcej 24 km poniżej promu. Zatem ten silnik musiałby się znajdować dokładnie tu, aby mógł pchnąć tę cząsteczkę w takim kierunku, aby znalazła się tam, gdzie powinna się znaleźć, posiadając właściwą prędkość. Tak wygląda piąty dowód. Znowu nic nie pasuje. Sądzę, że powinniśmy teraz podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy, i zobaczyć, co z tego wynika. Podsumowanie.
Przyjrzyjmy się naszym pięciu dowodom i zobaczmy, jak się mają one do siebie. Próbowałem wykonać zestawienie, które miało obejmować wszystkie argumenty przemawiające na rzecz teorii cząsteczek lodowych, ale nie miałem nic, co mógłbym w nim umieścić. Naprawdę nie udało mi się znaleźć niczego, co by wspierało tę hipotezę. Mógłby pan powiedzieć, że gdybym umieścił tę cząsteczkę w odległości około 20 metrów, to przemieściłaby się we właściwym kierunku. Rzecz w tym, że to tylko moje założenie, aby to wszystko miało sens. Właściwa analiza danych, klatka po klatce, pokazuje, że nie ma żadnych dowodów na słuszność teorii cząsteczek lodu. Co świadczy o tym, że to nie są cząsteczki lodu? Na przykład dowód numer 1, w którym główny obiekt zatrzymuje się na początku i czeka przez pół sekundy na rozpoczęcie przyspieszania, a także siła, która zatrzymuje główny obiekt zmierzający w kierunku promu. Nic tu nie pasuje. On nie może zatrzymać się i tkwić tam nieruchomo. Co więcej, zatrzymał się on pod wpływem czegoś, co było skierowane w jego linii w stronę promu, z zewnątrz, z przestrzeni kosmicznej. Nie wyobrażam sobie, jak rakietowe silniki pomocnicze promu mogłyby wywołać coś takiego. Po drugie, nasza analiza oparta na analogii do nasionek dmuchawca. Te dwie linie, jak pan zapewne sobie przypomina, powinny zejść się razem w jednym punkcie, lecz zamiast tego wyraźnie się rozchodziły. Nawet kiedy wprowadziliśmy poprawkę na lekki ruch, ruch wtórny, nie udało się doprowadzić ich do przecięcia się, mimo iż musiałyby się przeciąć, gdyby były efektem działania pojedynczej rakiety pomocniczej. Tak się jednak nie stało. Po trzecie, prędkość. Rzeczywista prędkość cząsteczek lodu powinna wynosić 2530 metrów na sekundę, gdyż taka jest prędkość gazów spalinowych rakiety. Obliczenia zaś wykazały, że w przypadku dowodu numer 4 wynosi ona około 40 metrów na sekundę. Natomiast w drugim, na podstawie danych zmierzonych na filmie, od 1,5 do 1,8 metra na sekundę. Obie te prędkości znacznie odbiegają od 2530 metrów na sekundę, z jaką powinna poruszać się cząsteczka lodu. No i na koniec dowód, który przedstawiłem przed chwilą na tablicy. Jeśli umieścimy obiekt tam, gdzie powinien się znajdować, lecąc z właściwą prędkością, wówczas okaże się, że znajdzie się on w odległości 35 km od promu i będzie popychany gazami silnika, który znajduje się 24 km pod promem. Tak więc, kiedy zestawimy to wszystko razem, nie znajdziemy dowodów, przynajmniej wynikających z filmu, który przeanalizowałem. Nie znajdziemy niczego, co by w jakikolwiek sposób przemawiało na korzyść teorii cząsteczek lodu. W tej sytuacji musimy szukać innych możliwości i jak się okazuje, jest ich niewiele. Można optować za maleńkimi cząstkami krążącymi w pobliżu promu, o czym już zresztą mówiliśmy. Kamera promu jest zogniskowana na nieskończoność. Przeto bardzo małe cząsteczki znajdujące się w jego pobliżu, to znaczy tuż przy kamerze, a nie dziesiątki metrów od niej, nie wchodzą w rachubę. Następnie możemy wyeliminować bardziej pospolite rzeczy, takie jak komety, kosmiczne odłamki i satelity, ponieważ one nie zmieniają kierunku lotu w taki sposób. Po odrzuceniu teorii cząsteczek lodu pozostaje nam tylko jedno możliwe wyjaśnienie, że są to statki kosmiczne. Ta teza rodzi z miejsca pytanie, skąd one są, to znaczy, czy są to statki ziemskiego, czy pozaziemskiego pochodzenia, a także czym były te smugi i tak dalej. Całe mnóstwo pytań. Rozważania. Oprócz powyższych pięciu dowodów jest kilka innych faktów, których nie chcę podnosić do rangi dowodów, choć mógłbym. Jak już mówiłem, przedbłysk trwa około 150 milisekund, główny rozbłysk 400 milisekund. Błyski zaś pulsacyjne generowane przez silniki pomocnicze promu 80 milisekund. Jak widać, te liczby również nie pokrywają się ze sobą. Prom nie powinien wysyłać błysków o takim czasie trwania. Wspominałem również o tym, że szybszy z obiektów znajdujących się po prawej stronie zwalnia przed wzniesieniem się ku górze. To również nie pasuje. Kiedy odpalają silniki pomocnicze zmiany wysokości, ich gazy muszą pchnąć wszystko jednocześnie. Nie mogą najpierw spowolnić czegoś, a potem to przyspieszyć. To coś jak jazda samochodem w tym kierunku i wykonanie skrętu w prawo. Coś takiego nie porusza się w taki sposób. Nie chcę tego wyolbrzymiać, ale zasięg odrzutu musiałby być bardzo duży, aby mógł on dosięgnąć głównego obiektu. Taka możliwość istnieje, w związku z czym możemy to sobie darować. Wprawdzie te dwie rozbieżności są poważne i mają rangę niemal dowodu, to jednak mając już pięć innych, możemy na nich poprzestać, gdyż jest ich i tak wystarczająco dużo. Do czego to wszystko nas prowadzi? Starałem się przeprowadzić jak najbardziej uczciwą, rzetelną, naukową analizę w tej sprawie. Wykonałem ją, ponieważ uważałem, że nie można pozwolić, aby beztroskie wyjaśnienie, że te obiekty są cząsteczkami lodu, zakończyło tę sprawę, co z kolei pociąga za sobą wyjaśnienie, że są to pojazdy kosmiczne, a to już jest bardzo poważna sprawa.
Starałem się być uczciwy w tym, co robiłem i nie starałem się forsować na siłę jakichkolwiek wniosków. Czasami nachodziły mnie myśli, aby dać sobie z tym wszystkim spokój, ilekroć dochodziłem do momentu, w którym wydawało mi się, że wszystko się rozłazi. Ostatecznie nie rozlazło się i mogłem przedstawić analizę, której był pan świadkiem. Wśród posiadanych przeze mnie danych nie istnieje nic, co mogłoby wesprzeć teorię cząsteczek lodu. Danych, które poddałem analizie. Z drugiej strony istnieje co najmniej 5 dowodów świadczących o tym, że te obiekty nie były cząsteczkami lodu, lecz pojazdami kosmicznymi. Jedyną zaś nierozstrzygniętą wątpliwością jest to, czy były to pojazdy pochodzenia ziemskiego czy pozaziemskiego. Jeśli były to pojazdy pochodzenia ziemskiego, oznaczałoby to istnienie absolutnie nowego poziomu technologii, który znacznie przerasta wszystko, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. Obserwował pan przyspieszenia, o których była mowa. Przyspieszenia tak ogromne, że rozpłaszczyłyby każdego ziemskiego pilota. Przyspieszenia znacznie przerastające możliwości jakichkolwiek dotychczasowych ziemskich pojazdów. Krótko mówiąc, ich możliwości znacznie przerastają nasz konwencjonalny poziom bez względu na to, czy pochodzą z Ziemi, czy spoza niej. Jeśli te pojazdy są pochodzenia ziemskiego, to nasuwa się wniosek, że musiano pracować nad nimi od dziesiątków lat. To by z kolei oznaczało, że program Gwiezdnych Wojen był bzdurą, ponieważ wcześniej osiągnęliśmy wyższy poziom niż w nim zakładano, w związku z czym byłby on w tym przypadku zwykłym wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Jeśli są one pozaziemskiego pochodzenia, byłaby to rewelacyjna wiadomość, gdyż oznaczałaby, że istoty z innych planet składają nam wizyty i jednocześnie zatrważająca ze względu na smugi, które pojawiły się w tamtym miejscu. Nie trudno bowiem domyślić się, że mógł to być efekt strzelania do tych obiektów. To bardzo niepokojący scenariusz. Pragnę w tym miejscu z całą mocą podkreślić, że moja analiza ma naukowy charakter do miejsca, w którym prowadzi do wniosku, że te obiekty nie są cząsteczkami lodu. Jeśli chodzi o dalsze dywagacje, wszyscy siedzimy na tej samej gałęzi, ponieważ jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to snuć przypuszczenia, nie mając żadnych dowodów na poparcie jakiegokolwiek z nich. Otwiera to drzwi na różne możliwości i pozwala na snucie różnych hipotez. Przyspieszenia. Ustaliwszy, że te obiekty nie mogą być cząsteczkami lodu i że są prawdopodobnie pojazdami kosmicznymi, możemy uczynić kolejny krok do przodu. Krok oparty na tego samego typu analizie, którą zastosowaliśmy do obliczenia prędkości, której celem jest obliczenie prędkości i przyspieszenia przy założeniu odpowiedniej odległości. Przeprowadziłem te obliczenia i tu mam ich wyniki. Należą one do tych, które mogą zmącić umysł. Zacznijmy na początek od bliskiego sąsiedztwa promu. Jeśli ten obiekt jest w odległości około 1 mili od niego, to jego przyspieszenie wynosi 10 g, to znaczy jest 10 razy większe od przyspieszenia ziemskiego i nadaje mu prędkość około 350 km na godzinę w ciągu każdej sekundy. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli jednak znajduje się on w odległości 10 mil, to jego przyspieszenie wynosi 105 g, jego prędkość zaś zwiększa się o 3700 km na godzinę w ciągu jednej sekundy. Aby usłowić panu, co oznacza przyspieszenie odpowiadające 105 g, załóżmy, że uderzamy samochodem w ceglany mur po rozpędzeniu go na odcinku 1 metra. Prędkość, z jaką uderzyłby ten samochód rozpędzony na tym odcinku z tym przyspieszeniem, wyniosłaby 115 km na godzinę. Jedyny problem w tym, że to wszystko stałoby się w czasie krótszym od 1/30 sekundy. Odnosząc 100 g do 1 sekundy, w rzeczywistości powinniśmy odnieść je do 1,7 sekundy. Dla uproszczenia przyjmijmy jednak, że chodzi o 1 sekundę. Zatem 100 g w odniesieniu do 1 sekundy byłoby niczym 30 kolejnych zderzeń ze ścianą z prędkością 115 km na godzinę. Oto co oznacza 100 g. A to dopiero początek. Jeśli te obiekty znajdują się w odległości 100 mil, wówczas mamy przyspieszenie 1000 g. Zaś w przypadku 1000 mil 10000 g. Niesamowite prędkości, zwłaszcza że na linii horyzontu mamy już 18000 g i prędkość 630000 km na godzinę po pierwszej sekundzie. Wszystko w tym przedziale zalicza się już bardziej do Star Treka niż Gwiezdnych Wojen. Mamy tu do czynienia ze statkami zdolnymi do niesamowitych przyspieszeń i o niezwykłych możliwościach, nawet jeśli znajdują się w odległości zaledwie 10 mil. W rzeczywistości ta odległość jest dużo większa, ale niestety nie potrafię tego udowodnić na podstawie posiadanych danych, przeto pozostańmy przy odległości wynoszącej 10 mil, która mieści się w granicach rozsądku. Jednak nawet przy tak znikomej odległości wykraczamy daleko poza granice wytrzymałości organizmów ziemskich pilotów i mamy do czynienia z pojazdami, których możliwości znacznie przewyższają wszystko, co znamy. Co to wszystko oznacza?
Mamy tu więc do czynienia z czymś niesamowitym. Ponadto jest jedna rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy, ponieważ starałem się wyjaśnić to wszystko pod kątem teorii cząsteczek lodu. Mam tu na myśli dwie smugi, które widzieliśmy wcześniej na owym nagraniu wideo. Jak widzieliśmy, po przyspieszeniu głównej cząsteczki, miejsce, w którym się ona znajdowała, przeszyła smuga światła. Tuż za nią pojawiła się druga, która przecięła ekran na prawo od pierwszej, w miejscu, w którym znajdowały się inne cząsteczki, które również odleciały przyspieszając. Co ciekawe, ich pojawienie się jest zbieżne w czasie z pojawieniem się dwóch błysków, przedbłysku i rozbłysku. Nie powiem, czym są te smugi, ponieważ nie mam najmniejszego dowodu, który pozwoliłby mi to jednoznacznie zinterpretować. Jedną z możliwych hipotez jest to, że były to pociski, tak na przykład twierdzą niektórzy ludzie. Czy to możliwe, aby pociski wchodziły w atmosferę w ten sposób? Tak, to możliwe. Inni utrzymują z kolei, że to były promienie lasera. Osobiście uważam, że to nie mógł być laser, ponieważ jego promienie dają ciągłą wiązkę. Tak więc mamy tu duże pole do popisu dla interpretacji. To, co powiedziałem na temat tych smug, nie oznacza, że nie ma innych możliwości ich wyjaśnienia. Czterej naukowcy, którzy oglądali ten film i orzekli, że te obiekty to cząsteczki lodu, w ogóle nie wyrazili swojej opinii na temat tych smug. Wydaje mi się to dość dziwne. Możemy snuć różne przypuszczenia, co to mogło być. Jeśli o mnie chodzi, zadaniem, jakie sobie postawiłem, było wyjaśnienie, czy te obiekty są cząsteczkami lodu, czy nie. Po przeprowadzonej analizie jestem całkowicie pewny, że nimi nie są. To z kolei otwiera cały wachlarz możliwości. Gdzie ma pan zamiar przedstawić swoje wnioski? Zamierzam przedstawić tę sprawę na konferencjach Triady i być może z pomocą Funduszu na Rzecz Badań UFO uda mi się ją szerzej rozpropagować, gdy dostarczę mu swój końcowy raport w celu jego rozpowszechnienia. Pozwoli pan, że zapytam o jeszcze jedną rzecz, która zawsze mnie zastanawiała. Przecież NASA musi wiedzieć, co to jest, prawda? Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to, co tu robimy, to snucie przypuszczeń. Korzystając z tej okazji, pozwolę sobie wysunąć przypuszczenie, że NASA wie, iż dzieje się coś dziwnego. Oczywiście nie można za nikogo myśleć. Jestem przekonany, że znajdą się nawet ludzie, którzy po obejrzeniu tego nagrania nadal będą twierdzić, że to cząsteczki lodu. Pozostając w bliskich kontaktach z nimi, musi pan coś wiedzieć o ich organizacji. W roku 1991 spędziłem całe lato w ośrodku lotów kosmicznych Marshalla, zajmując się badaniem powierzchni Słońca pod kątem supergranu. Naukowcy, których tam spotkałem, są bardzo dobrymi fachowcami i bardzo inteligentnymi ludźmi. Zwykle wracają do domu wieczorem i oglądają telewizję lub robią coś innego. Bardzo rzadko poświęcają uwagę zjawisku UFO. To słowo nie padło z ich ust ani razu przez cały czas mojego tam pobytu. To mi pozwala zrozumieć, dlaczego ci ludzie nawet by nie chcieli, aby to było UFO. Spoglądając na to nagranie, najchętniej powiedzieliby, jeśli o mnie chodzi, koncepcja cząsteczek lodu całkowicie mnie zadowala. Ale panuje powszechna opinia, że NASA wie wszystko, lecz udostępnia opinii publicznej tylko to, na co ma ochotę. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy oni starają się coś przede mną ukryć. Jestem jak najdalej od takiego wniosku. To są tacy sami ludzie jak my. Przypuszczam, że kiedy na to patrzą, podobnie jak my, zastanawiają się, co to może być. Oryginalne nagrania wideo pochodzące z archiwum NASA udostępnił Donald Racz. Czytał Andrzej Jarosz.